Kanał YouTube Świat Linuxa ma zaszczyt zaprosić na coroczną konferencję Jesień Linuxowa, która odbędzie się w dniach 25 do 27 października 2024 roku w hotelu przy Młynie w Rybniku. Jesień Linuxowa to cykliczne wydarzenie organizowane od 2003 roku przez stowarzyszenie PLUG, Polish Linux User Group, przy współudziale wielu firm i innych organizacji. Jest ono poświęcone systemowi GNU Linux oraz wolnemu oprogramowaniu, czyli open source, ale nie tylko. W programie wydarzenia znajdują się nie tylko oficjalne prelekcje i wykłady, ale także dyskusje panelowe i spotkania rozrywkowe. Impreza jest skierowana zarówno do profesjonalistów, jak i do osób, które niedawno zainteresowały się GNU Linuxem czy wolnym oprogramowaniem. Dzięki zróżnicowanej agendzie konferencja daje możliwość ugruntowania lub poszerzenia swojej wiedzy w prezentowanych obszarach. Jesień ma charakter niekomercyjnego spotkania sympatyków PLUG. W obecnej chwili jest jedynym spotkaniem PLUG poświęconym systemowi GNU Linux oraz właśnie open source. Celem konferencji jest stworzenie warunków do spotkania się ludzi związanych ze środowiskiem wolnego oprogramowania, umożliwienie im nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń, pomysłów i planów na przyszłość. Tegoroczna edycja jest bardzo specjalna, a to ze względu na 20-lecie jej organizacji. W związku z tym zaproszono wielu znakomitych prelegentów, w tym Zbigniewa Jędrzejewskiego, Szmeka, dewelopera SystemD, zarządca opiekuna tzw. maintainera pakietami Linuxa Fedory oraz członka komitetu Fedory FESCO. Opowie on o fascynującym temacie Reproducible Builds in Fedora, czyli o tym, jak stworzyć deterministyczne kompilacje pakietów, które każdy może powtórzyć, uzyskując identyczne wyniki bit po bicie. Swój wkład w prelekcję poprowadzi także Jakub Mrugalski, znany także jako Ankow, czyli trener AI Devs, twórca znanego hostingu MikrUS dla początkujących nie tylko. Również stworzył on kanał na portalu YouTube uwteam.org. Pojawią się także m.in. Maciej Sawicki, który przedstawi tematykę AI. Chodzi tu o modele językowe LLM w kontekście otwartego oprogramowania i chmur obliczeniowych oraz storage'owych. Do tego pojawi się pan Cyryl Sochacki, zajmuje się on robotyką, projektami m.in. drukarek 3D, również administracją systemów i infrastruktury sieciowej, opartej także na wirtualizacji, chodzi tu o środowisko Proxmox. Przedstawi on w swoim wykładzie, co zrobić ze sprzętem, który jest niekompatybilny z nowymi wersjami Windowsa. Pokaże również na przykładzie innych rozwiązań, jak Linux uratuje setki milionów ton starych komputerów i przedłuży ich żywotność przynajmniej jeszcze o kilka lat. Tak zwanym keynote speakerem poza Kubą Mrugalskim będzie także Tomasz Zieliński, znany i lubiany autor bloga o nazwie Informatyk Zakładowy, a powiedział on, iż opowie m.in. o wyzwaniach związanych z realizacją serwisu slps.pl, począwszy od procesu pozyskiwania dokumentów, przez ekstrakcję tekstu z plików PDF, konieczną rozbudowę ewentualnego domowego peceta, parsowanie tekstu i agregację wartości w bazie danych. Również opowie o generowaniu serwisu www, jego skrajnie oszczędnym hostingu, ale nie tylko. To oczywiście nie wszyscy zapowiedziani wykładowcy. Więcej informacji można uzyskać na stronie jesień.org/2024/agenda, gdzie znajdują się rozpiska z godzinami wykładów oraz luźnych rozmów, bo takie także są zaplanowane przez organizatorów konferencji. Organizatorzy konferencji zapowiadają dodatkowo tematykę z zakresu DevOps, Security, prywatność, gaming czy AI, ale i również więcej. Jest również tutaj zastrzeżenie, iż agenda i czasówka może ulec zmianom. Udział w konferencji jest płatny, jest możliwość wykupienia miejsca w hotelu oraz obiadów. Jeżeli nie możesz przybyć osobiście, jest możliwość wzięcia udziału w konferencji online, cena jest wtedy także niższa. Wszystkie informacje i zapisy można uzyskać na stronie projektu jesienlinuxowa.org/2024, gdzie gorąco zapraszam.
Organizatorem konferencji jest PLUG, czyli Polska Grupa Użytkowników Linuxa. Jest on stowarzyszeniem stawiającym sobie za zadanie popularyzację GNU Linuxa zarówno w środowiskach akademickich, jak i komercyjnych. Ma również ułatwiać kontakty pomiędzy zainteresowanymi tym systemem operacyjnym poprzez organizację spotkań, pokazy, seminariów i szkoleń. W swojej historii PLUG zorganizował lub współorganizował wiele imprez linuxowych. Oczywiście standardową imprezą, którą organizuje PLUG, jest jesień linuxowa, jak mówiłem, organizowana od 2003 roku. Partnerami wydarzenia są SysOps DevOps Polska, DevOps Days Warsaw, Knifirtelb Hackerspace Poznań, ASI, czyli Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne, magazyn fizyczno-internetowy programista, hosting linux.pl, portal linuksiarze.pl, portal oraz kanał w serwisie YouTube Pasja Informatyki, portal internetowy Dziennik Internautów, hosting zapewnia firma Litex Service, a medialnie wspomaga kanał YouTube Świat Linuxa. Gorąco wszystkich zapraszam na wydarzenie.